przyznam szczerze, że to była taka burza mózgów. Powstało kilkadziesiąt szkicy, gdzie próbowałem różne pomysły, co się kojarzy z daną tematyką. I tak krok po kroczku, małymi etapami, aż w końcu stwierdziłem, że to jest ten pomysł. Dumny jestem z tego, że to się tak przyjęło tutaj w mieście. No, żyje już w zasadzie swoim życiem ten pomysł trochę i jest to duma, że tak się to udało. Przede wszystkim, żeby jednak z sukcesem niosła tą świadomość ekologiczną, bo myślę, że ona głównie oddziałuje przede wszystkim na te młode pokolenia, a w nich jest nadzieja na to, że jak dorosną, to ekologicznie będzie lepiej. Tutaj dla autora tu jest wielka gra z muchą odpaduchą, bo no, mucha to jest bohaterka już 9 lat we wszystkich odsłonach i w mediach, i na wydrukach, i jako przebranie, i różne maskotki, więc w ramach takiego podziękowania i pamiątki to jest taka gra z muchą odpaduchą. Mucha odpaducha kończy 9 lat. Czas strasznie szybko minął. Nie mogę sama w to uwierzyć, że za rok już będzie okrągła rocznica 10 lat, kiedy mucha jest z nami. Zaczynaliśmy od małej muchy w sposób graficzny, narysowanej. Dzisiaj mucha już rządzi wszędzie, nie tylko w reużytkowni, gdzie ma swój dom, w pracowni mucha odpaduchy. Mucha to także jest królowa placów zabaw edukacyjnych. No, myślę, że mucha rozwija skrzydła jeszcze dużo przed nią. Dzisiaj zapraszamy mieszkańców na urodziny mucha odpaduchy. Mucha odpaducha czeka. Wszyscy, którzy przyniosą kartkę urodzinową dla muchy, mogą liczyć na niespodzianki. Dzisiaj dni reużytkownia jest otwarta dla wszystkich, mucha wszystkich przywita, nikt nie wyjdzie z pustymi rękoma, jest i coś słodkiego, i można zrobić quiz, i można się zmierzyć w kole fortuny, i można dostać także kwiatek od much odpaduchy w zamian za kartkę.